Serwus, dziś pokażę Ci przepis na rolatki schabowe z boczkiem z serem pleśniowym na dwa sposoby. Witaj na kanale Krychu Gotuje. W tym odcinku pokażę Ci, jak przygotować rolatki schabowe. Dowiesz się, jak w szybki sposób zwinąć schabowe, ale po kolei. Zaczniemy od przygotowania schabu. Po pierwsze należy wyciąć wszystkie błony i tłuszcz, czyli te białe części. Oczywiście w mojej kuchni nic się nie marnuje, z tych mówiąc w cudzysłowie resztek przygotuję szybką zupę pomidorową właśnie na schabie. Już teraz zapraszam Cię do obejrzenia tego przepisu. Link w prawym górnym rogu. Zupka na schabie jest pyszna, zrobiona po włosku. Wracamy do schabu. Schab kroję na kotlety grubości 1 cm. Rozbijam na grubość 1 mm, doprawiam świeżo zmielonym pieprzem i solą. Kotletę odstawiam, przygotowuję składniki do faszerowania. Ser pleśniowy, boczek wędzony, ogórek konserwowy oraz cebulę. Wszystkie składniki do farszu kroję tak, by były podobnej wielkości. Boczek i cebulę można dodatkowo przesmażyć. Czas na rolatkę. Sposób numer 1 – koperta. Na desce połóż przygotowany schab. Nałóż wszystkie składniki farszu. Zawiń boki do środka i przykryj dokładnie, by nic nie wystawało. Teraz drugi sposób – rolatka. Nałóż składniki, zawiń boki i zwiń w rolatkę, ściskając dokładnie. Gdy mamy już przygotowane wszystkie schabowe, czas na panierkę. Rozbij dwa jajka, do jajka dołóż 2 łyżki mleka, dodaj sól i pieprz. Jaja wymieszaj na jednolitą masę. Najlepiej na talerzu do zupy. Na drugim talerzu przygotuj bułkę tartą i po kolei. Najpierw jajko, później bułka. Tak przygotuj wszystkie schabowe. Czas na smażenie. Na patelni rozgrzej dużą ilość tłuszczu. Najlepiej rolatki smażyć w głębokim tłuszczu, tak by w całości się w nim zanurzyły. Ja smażę na patelni na złoty kolor z każdej strony, a następnie dopiekam je w piekarniku przez 30 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Do smażenia dokładam jeszcze macierzankę cytrynową. Jest to zioło o bardzo intensywnym i charakterystycznym aromacie. W wyglądzie podobne do tradycyjnego tymianku, jednakże pachnie zupełnie inaczej, dodając potrawie ciekawego posmaku. Rolatki schabowe gotowe, życzę smacznego. Zapraszam również do obejrzenia innych filmów dostępnych na kanale Krychu Gotuje. Do następnego gotowania.